21 lutego 2022 rok. Jeszcze troszeczkę słońca na szczęście, chociaż go mało w tym roku. Wieje niestety, temperatura około 4-5 stopni. Także na loty trochę pszczółek za mało, ale nie ma tragedii. Dzisiejszy film o miodarce. Takiej wiróweczce. Wiróweczkę nabyłem, film z pracowni. Wiróweczkę nabyłem drogą wymiany na 3 banknoty 50-złotowe, jak to teraz popularnie się mówi. I była bardzo, bardzo skorodowana. Lat ma dużo, na pewno. Wirówki chyba dość popularne niegdyś. Myślę, że ze 40 lat to ma. Nawet patrząc na te właśnie zębatki i tak dalej, które są jeszcze wykonane tak naprawdę topornie, solidnie. Jak to kiedyś. Żeliwo i stal taka toporna, trwała. No blacha trochę cieńsza. Przy piaskowaniu, po wypiaskowaniu się okazało, że w niektórych miejscach niestety już parę dziurek złapała. Też takich mikrodziurek, bo tak naprawdę to nawet nie zauważyłem. Później dopiero w taki sposób dość chałupniczy zakleiłem taśmą. Nie wiem, czy widać. O, takie malutkie dziurki. Zakleiłem taśmą i pomalowałem w środku klarem, takim samochodowym. Bo tak pomyślałem, że nawet jest w kontakcie ze spożywczymi i innymi rzeczami, jakimkolwiek, to te farby schnące chemicznie będą chyba odpowiedniejsze, bo one tak naprawdę nie reagują na żadne substancje, nawet rozcieńczalniki czy oleje, a jednak te zwykłe farby schnące fizycznie czy oksydacyjnie to chyba jednak jak zawsze jakąś tam ślad pozostawiają, mogą pozostawiać, mogą być wycierane, mogą być jakieś tam się dostawać substancje. A drugie to, że ten klar no, jest taki dość gładki. Tu co prawda mógłbym jeszcze trochę czasu poświęcić i po prostu wypełniającym jakąś dać akrylem i ładnie to później jeszcze wyszlifować. To myślę, żeby było zupełnie gładko, ale chyba na to to wystarcza. Na pewno będzie lepiej niż było. Miodareczkę używałem, jak nabyłem raz do odwirowania dosłownie 6 czy tam 8 ramek, jak gniazdo do zimowli przygotowywałem. No i się sprawdziła, tylko z tym, że tu akurat jeżeli chodzi o napęd ręczny, to można się po prostu zachechłać. Jak się powsadza te ramki, to żeby to je wywirować, to się wirowało i była masakra, ciężko bardzo. No to tutaj zmieniłem, odkręciłem, dlatego do śruby nie ma kontrującej, odkręciłem tą rączkę i podłączyłem sobie wiertarkę taką budowlaną, zwykłą, akurat McAllistera chyba, biało-niebieską też, żeby to ładnie wyglądało i z tą wiertarką, powiem szczerze, bardzo dobrze szło. Się człowiek nie namęczył, obroty miała regulowane, do tego prawe, lewe, czyli można było w obydwie strony odwirowywać. Tylko, że no, trzeba przymocować nogi takiej miodarki, bo jak się nie przymocuje, to ona lata jak dzika po całej pracowni, czy tam jest, psy się rozszczekały na coś, chyba kota spotkały. A jeszcze utrudnione było to odwirowywanie, bo pszczoły nabyłem od takiego starszego pana, który niestety zachorował. I były one chyba może pobierane ten miód na wiosnę jakoś tam, być może na lipę albo i nie. I zostawił kilka ramek właśnie takich środków gniazdowych, nie z nadstawki, które bardzo ładnie, znaczy po prostu już część skrystalizowała. Był mega gęsty, mega słodki, ten miód był przecudowny. Taki miód całoroczny. Ale nie było go dużo niestety, nie? Zostało tam właśnie parę ramek. No to właśnie zostały ten susz po tych ramkach, co odwirowywałem. I się okazało, że na górze miód był już skrystalizowany. Dałem pszczołom do osuszenia. Mówię, niech sobie osuszą. O, kundele przyszły. Cześć kundele. Karmel. To jest Karmel. A to Snowy.
Czy zabawne zwierzaczki. Kłóci się, karmel się kłóci zawsze. Kłóci się trochę zawsze. No i tutaj właśnie te pszczoły tak później powygryzały, bo już był skrystalizowany ten miód. Po prostu opustoszyły te susz cały. Tylko z tym, że rameczki i tak będę raczej od... one będą do wytopienia, bo no, te poczerwione już, te to i tak jeszcze w miarę, ale niektóre to były tak mega czarne już, że w tym roku no, muszę wszystkie powymieniać. Zrobić to po prostu porządnie, na czysto. Założyć ramkę pracy, żeby można było te trutowe czerw troszeczkę tej warozy połapać. A miotareczka wyszła całkiem przyzwoicie, kolorystycznie ładnie, nawet się kręci w jedną czy w drugą stronę. Także czeka na miód. Powolutku. Polecam te starsze urządzenia, bo są całkiem przyzwoite. Jeszcze jak ktoś tam umie trochę naprawić, to i tak historycznie będzie, chociaż wiadomo, że to nie zginie. No później pewnie jakby była rozbudowana, na razie 5 uli, a jak będzie większa troszeczkę pasieka, no to będzie trzeba będzie szukać jakiejś tam miodareczki, która miodareczka by była trochę większa. No bo jednak te 3 ramki, a tym bardziej, że te 3 to takie jest trochę mało praktyczne. No bo parzyście to zawsze można po dwie wkładać, a tu jak nie ma się 3 ramek, to jakoś ten ciężar jest nierówno rozłożony. Nie wiem, kto wymyśla akurat 3 ramkowe i dlaczego. Ale większość z tych starszych właśnie wirówek to widziałem 3 ramkowe. Może kiedyś inaczej myśleli ci ludzie, albo nie myśleli. Chociaż teraz też widzę, że niektórzy nie bardzo lubią myśleć. O, pogoda ładna nawet. Uroczo. Takie chmurki ładne.